Czas na 10 minut spokoju i Justynę, która pokaże, że zarządzanie domowym budżetem jest całkiem proste. U Justyny zawsze jest aktywnie i dużo się dzieje. Ale zawsze jest też czas na chwilę dla siebie i analizę wydatków. Jak radzisz sobie z domowym budżetem? Dajcie mi chwilę, zaraz wszystko wam opowiem. Cześć, poćwiczyłam, przebrałam się i za chwilę pokażę wam, jak oszczędzam na domowych dekoracjach i prezentach. Piękne rośliny, co z nich wyczarujesz? To będzie las w szkle, są rośliny, skrzydłokwiat, bluszcz, fitonia, kamyczki, żwirek, ziemia i zaraz wszystko wyląduje w środku. Czy takie zrób to sam to faktycznie dobry sposób na oszczędzanie? Oczywiście, że tak, ale to nie tylko oszczędność, to przede wszystkim wielka satysfakcja. Kiedy robię coś sama, a później widzę radość, uśmiech na twarzy bliskiej mi osoby, coś pięknego, bezcennego. Pamiętajmy, że w prezentach cena nie jest najważniejsza, liczy się to, czy są one podarowane, zrobione od serca. A kiedy robię coś sama, wtedy daję od siebie najwięcej. Jestem też oczywiście czujna i sprawdzam promocje. O, to ciekawe, jak to robisz? Zawsze porównuję ceny w różnych sklepach, szukam też okazji i ofert. To jest świetny sposób, żeby szybko i łatwo zaoszczędzić. I korzystam też z programów lojalnościowych, nawet na co dzień. Kiedy kupuję kawę, zbieram punkty, pieczątki, a później dostaję kubek swojej ulubionej małej czarnej gratis. I dzień od razu jest lepszy. Brzmi dobrze. A zdarzają ci się okazje, których nie chcesz przegapić, a twój portfel mówi daj spokój? Jasne, że tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy do domu albo dla dzieci. I co wtedy? Masz jakiś plan działania? Wtedy zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest coś, co mogę zrobić sama. Wtedy szukam inspiracji w internecie, płacąc kartą kredytową kupuję niezbędne produkty, no i działam, tak jak teraz. Proszę bardzo, nasz las w szkle gotowy. Jak ci się podoba? Jestem pod wrażeniem. Pokażesz nam coś jeszcze? Może masz coś, co sama zrobiłaś lub przerobiłaś? No pewnie. Od paru dobrych lat w mojej szafie jest kamizelka, którą uszyłam sama. Serio? Tak, bardzo lubię szyć albo przerabiać różne rzeczy. Wyglądasz jak z okładki. Dzięki, może zrobimy jakieś zdjęcia? No nie wiem, nie wyglądam zbyt wyjściowo. Może zrobisz selfie? Dobry pomysł. Chyba nieźle nam to wszystko wyszło. Mamy las w szkle, mamy zdjęcia. Może teraz kawa? I to nie jest kawiarni, tylko taka ode mnie, prosto z serca. Bardzo chętnie. Proszę. A opowiesz coś więcej o tej kamizelce? Jasne, tę kamizelkę uszyłam parę ładnych lat temu, razem z moją przyjaciółką, która szyje i projektuje ciuchy. Pomagała mi, ale muszę przyznać, że większość wykonania to ja i jestem z siebie niezwykle dumna. Wiemy już, że jesteś dobrą ogrodniczką i chętnie dajesz rzeczom drugie życie. A jak ci idzie zarządzanie domowym budżetem? Też robię to sama. Staram się wszystko dokładnie policzyć. Często korzystam z kalkulatora i tabel, które mam w Excelu, albo tradycyjnie zapisuję na kartce. Zakupy robię oczywiście przez internet, a zamiast wydawać na drogie karnety, na siłownię, ćwiczę w domu, co już widzieliście na początku naszego spotkania. A gdy mam już ochotę zjeść na mieście, to chodzę na Restaurant Week i korzystam z rabatów. Ale przede wszystkim stawiam na trend zrób to sam i to pod różną postacią. To mogą być odnowione meble, przerobiony t-shirt czy las w szkle. Dziękujemy za 10 minut spokoju, kawę i świetne pomysły na oszczędzanie. To ja dziękuję. Do zobaczenia. Więcej o oszczędzaniu i zniżkach znajdziecie na naszej stronie citibank.pl/oszczędności.